No i znowu nasze szczęście. No ten, powiem szczerze, z tego co tu widziałem, chyba największy jaki do tej pory widziałem, to już jest niezła sztuka. No tak wygląda, że pewnie ma ze 200 kilo, nie wiem, jakby go tak rozciągnąć, ogon ma zawinięty, to pewnie ze 3 metry spokojnie. To już jest duży, to już jest na pewno samiec, bo samice nie rosną takie wielkie. Słoneczko ładnie teraz przygrzewa, no i on sobie chętnie... Ja tu na rowerze jestem, gotowy do ucieczki. Jakby co, nie no, żartuję oczywiście. Aligatory nie polują na ludzi. Zresztą z natury... krewniakami i krokodylami. Yep. No jestem jakieś, ja wiem, no, żeby nie skłamać, 12 metrów od niego może? Może 15, nie wiem. Pod linią napięciową, a no i tutaj bym musiał się przez te krzaki się przebijać, później jest woda. Zresztą jakby go chcieć bliżej podejść, to one wtedy się chowają. Najlepiej właśnie obserwować tak w naturze. Jakby dłużej poczekać albo go przepłoszyć, to by się schował do wody, to byłoby, by się ruszył, byłoby dowodem na to, że jest żywy, ale obiecuję wszystkim, którzy oglądają ten film, że jest żywy. No to już chyba z 5 czy 6 aligator tutaj w przeciągu godziny, jak jadę, którego widzę, także no ten jest niezły. No taka sztuka. Na zapasy bym nie wyskoczył. Solo. No to nic. Jadę dalej.